W roku 1965 z inicjatywy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie dr Hanny Pieńkowskiej powstał projekt sieci parków etnograficznych województwa krakowskiego. Przewidywał on organizację Wojewódzkiego Parku Etnograficznego w 3 oddziałach w Nowym Sączu, Tarnowie i na Podhalu, a także 7 skansenów regionalnych, m.in. w Wygiełzowie. Budowę rozpoczęto w 1968 roku. Zostały pozyskane i przeniesione na teren nowego skansenu 2 obiekty: Dom Miejski z Chrzanowa z 1804 roku oraz Spichlerz z Kościelca z 1798 roku. Po kilkunastomiesięcznym okresie badań terenowych trafiły tu kolejne obiekty, w tym okazała chałupa sołtysia z Przeginii Duchownej z 1862 roku, z wyjątkowo bogatym, oryginalnym wyposażeniem wnętrza. W kolejnych latach pozyskiwano dalsze obiekty architektury drewnianej – chałupy, stodoły, spichlerze, chlewik, kuźnie i olejarnię, a także zabytkowy kościół z Ryczowa z początku XVII wieku. Oficjalne otwarcie i udostępnienie do zwiedzania pierwszych obiektów nastąpiło w październiku 1973 roku. Aktualna ekspozycja obejmuje 26 zabytkowych obiektów drewnianych wzbogaconych o małą architekturę – kapliczki, studnie i pasieki, które zostały rozmieszczone w sektorach małomiasteczkowym i wiejskim. Nadwiślański Park Etnograficzny prezentuje kulturę krakowiaków zachodnich. Krakowiacy zachodni to grupa etniczna zamieszkująca tereny na zachód od Krakowa po obu stronach Wisły. Elementami wyróżniającymi krakowiaków zachodnich od innych grup etnicznych były m.in. ubiór i budownictwo. Podstawowymi cechami budownictwa wiejskiego w tym regionie były konstrukcje zrębowe, ściany z zewnątrz myte, szpary uszczelniane mchem lub słomą oraz bielone wapnem lub w odcieniu niebieskim, dach czterospadowy kryty strzechą. We wnętrzu przeważał układ półtora traktowy. Stodoły sytuowano w pobliżu chałupy, natomiast pomieszczenia dla zwierząt pod jednym dachem z domem mieszkalnym. W skansenie można podziwiać nie tylko obiekty architektoniczne, ale również wystawy, czasowe i stałe ekspozycje. Odbywają się tu liczne imprezy plenerowe, koncerty i festiwale oraz warsztaty dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Thank you.
W zachodniej części grzbietu Tęczyńskiego na Górze Zamkowej stoją ruiny Lipowca, zamku, którego historia sięga średniowiecza. Z wyniosłej zamkowej wieży rozciąga się ku południowi daleki widok na okolice Zatora i Oświęcimia. Przy sprzyjającej pogodzie dojrzeć można odległe Beskidy, Żywiecki, Śląski i Mały. Pierwsza wzmianka o tym miejscu pojawia się w dziele Jana Długosza i mówi, że teren, na którym wzniesiono zamek, należał u początku XIII wieku do małopolskiego rodu rycerskiego Gryfitów. Lipowiec pozostał własnością biskupstwa do 1789 roku. Do dzisiaj z tych czasów zachowała się niegdyś wolno stojąca okrągła wieża, której dolne partie pochodzą na pewno z drugiej połowy XIII i początku XIV wieku. Studnia wykuta w litej skale i fragment przedbramia. W późniejszym okresie powstało skrzydło zachodnie i północne, kaplica, kuchnia i kilka wnętrz reprezentacyjnych na wyższych kondygnacjach. Z XV wieku pochodzą udokumentowane fakty o użytkowaniu zamku jako więzienia. Ponadto Kazimierz Jagiellończyk oddał biskupom krakowskim władzę sądowniczą nad świeckimi poddanymi klucza dóbr lipowieckich. W XVI wieku wzrasta znaczenie Lipowca jako więzienia. Przetrzymywano tu osoby podległe jurysdykcji duchownej na terenie diecezji krakowskiej. Duchowni bowiem nie podlegali sądom świeckim, lecz własnym, stanowym. Obok duchownych odpowiadających za przekroczenia prawa kanonicznego więziono też propagatorów i zwolenników szerzącej się w Polsce reformacji. W sierpniu 1629 roku groźny pożar strawił całkowicie zabudowę przedzamcza, poczynił także szkody w Zamku Górnym. Odbudową zajął się biskup Jakub Zadzik. Poprawiono mury, odbudowano drugą basztę. Na nowo pokryto dachy. Ze względu na zły stan zabudowy zamek przestał być siedzibą biskupów. Rolę tę przejął obszerny dwór u podnóża Lipowca. W 1655 roku zamek nie zdołał obronić się przed nowoczesną armią szwedzką. Po blisko dwóch latach rozpoczął się długi okres upadku. Podźwignął się jeszcze w XVIII wieku zaadoptowany na miejsce rekolekcji i dom poprawy dla księży. W 1809 roku strawił go kolejny pożar, naruszając dachy i mury najwyższej kondygnacji i poważnie uszkodził istniejące wnętrza. W pierwszej połowie XIX wieku dzierżawili go hrabia Józef Hadziewicz, Wincenty Kędzierski i Jan Wiśniewski. W 1868 roku stał się własnością Antoniny Łąckiej, od której odkupili Lipowiec hrabiowie Donnersmarck. Opuszczony i niszczejący zamek przetrwał w stanie ruiny do połowy lat 50. XX wieku, kiedy to uznano Lipowiec za obiekt zabytkowy. Jak każdy przyzwoity średniowieczny zamek, również Lipowiec posiada swoją legendę o duchu, o białej damie. W 1550 roku osadzony zostaje w Lipowcu jeden z czołowych reformatorów religii katolickiej Francesco Stancaro. Franciszek Stancar był włoskim teologiem, profesorem Akademii Krakowskiej, oskarżonym o szerzenie idei kalwińskich. Jako więzień rozpoczął w Lipowcu pracę nad książką o zreformowaniu kościoła w Polsce, która wydana została drukiem w Krakowie w 1552 roku. Jego pobyt na zamku nie trwał jednak długo. Dzięki pomocy oddanych przyjaciół udało mu się zbiec z zamkowego więzienia. Romantyczna legenda mówi, że w ucieczce pomogła Stankarowi zakochana w nim córka strażnika więziennego, która dostarczyła do celi sznury, po których zdołał opuścić się i przedostać przez mury zamku. Zakochana w Stankarze dziewczyna, oszukana jego zapewnieniami do dnia dzisiejszego, błąka się przy pełni księżyca pod postacią zjawy nazywanej przez okolicznych mieszkańców Białą Damą. Thank you.
Thank you.